Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu prowadzi aktywne działania z zakresu bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży. Już tradycyjnie włączył się również w inicjatywę, jaką są pikniki rodzinne, organizowane przez szkoły podstawowe w Sieradzu, podczas których poza dobrą zabawą dzieci mogą m.in. wykazać się wiedzą o ruchu drogowym, czy też sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze na wyznaczonym torze przeszkód. No jaka jest odpowiedź? Chwileczkę, zastanów się, przeczytaj. Auto pierwsze przejeżdża. Ale który masz? A, B czy rowerzysta? A. Które auto? Auto? Znaczy, nie, znaczy B. B pierwsze. Tak jest, bo jest to pojazd uprzywilejowany, tak. Więc mamy mu umożliwić przejazd, zgadza się? Tak. Dobrze, następne pytanie. Co dla mnie będzie? Tak, czy? No dla ciebie. Spokojnie, poczytaj sobie, przeczytaj pytanie, popatrz na znak. Ja wiem. Pierwsze B. B. Kto pierwszy przejeżdża? Jadę w wyznaczonym kierunku, ustępuję pierwszeństwa pojazdom. Auto przejeżdża pierwsze. B. B mam zaznaczyć? Mhm. No niestety, odpowiedź błędna. Nie. Przeczytaj dokładnie pytanie. Można się nauczyć, jak jeździć na rowerze. Można nauczyć się jeszcze zasad drogowych. Zrób sobie kółeczko. Jeszcze nie. Czekaj. Zrób sobie próbny. Nie za wysoko jest? Weź sobie przeżyć przerzutki, może na luźniejsze. Ustaw sobie rower tak, żeby ci był wygodny. Chodź, z powrotem, jeszcze raz. Naszym celem jest edukacja, jeszcze raz edukacja. Chcemy przygotować dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci bardzo chętnie słuchają i bardzo szybko przyswajają wiedzę. Ja zwróciłem uwagę, że szczególnie szybko chwytają, jeżeli to prowadzi z nimi ktoś obcy, nie pani czy pan nauczyciel. No, już się do tego przyzwyczaili, natomiast osoby z zewnątrz zawsze lepiej są postrzegane, to tym bardziej, że u nas prowadzą to rzeczywiście fachowcy, którzy mają doskonałą wiedzę i duże doświadczenie. No jak, pytania łatwe czy trudne były? Pytania łatwe czy trudne były? Jeszcze nie odpowiadałam, tak? No to zaraz to zaczynamy. Dzieci uczą się, jak się zachowywać na drodze i jak jeździć na rowerze. I będziecie czuć się bezpieczniej poprzez to? Tak. Tak. Na rowerze trzeba jeździć w kasku. Bardzo dobrze. Nagradzamy tych, którzy wykażą się wiedzą, wykażą się umiejętnościami, natomiast wszystkich nagradzamy jakimiś drobnymi gadżetami odblaskowymi, bo chcielibyśmy, żeby dzieci po prostu były bezpieczne. Bardzo często rodzice zapominają o tym, że kupują dziecku wspaniały, piękny rower za kilkaset złotych czy za kilka tysięcy, a nie kupują mu kamizelki, która kosztuje 5 zł, a to jest często cena życia po prostu dziecka. Ćwiczeń i zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym nigdy nie jest zbyt wiele. Ugruntowana wiedza oraz umiejętności praktyczne powinny się uzupełniać, tak aby dziecko i rodzice mogli czuć się bezpiecznie, jednocześnie mając świadomość zagrożeń i ryzyka, które mogą spotkać najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie jedziesz na pasek rowerem, tylko przechodzisz przez drogę. Czyli co, jak dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, tak, to zsiadamy z rowerku i idziemy. Przeprowadzamy rower przez pasek, tak? No ale to wchodzimy w to i z powrotem, czy co z tym rowerem? Szybciutko przechodzimy, czy wolno? Szybciutko przechodzimy. Na drugą stronę, tak? Tak. No dobra. No to jest jedna zasada. A dalej? A dalej w nocy. W nocy trzeba nosić kamizelki odblaskowe. Żeby auto cię widziało i nie zjechało. Żeby kierowca cię widział z daleka, tak? Że ktoś tam idzie, tak? I co, idziemy środkiem jezdni, prawą, lewą stroną, jak idziemy? Lewą stroną jezdni. Lewą stroną jezdni, tak? Tak, żebyśmy widzieli, tak. Że ten nadjeżdżający samochód, tak? Tak. Naprawdę bardzo się cieszymy, że i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ale i Straż Pożarna, i Policja, i Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i wiele innych instytucji wspiera nas w tym, aby te dzieci potrafiły zachować się bezpiecznie i żeby nic im się nie stało. Podczas bezpiecznego festynu rodzinnego dzieci musiały wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zasad odpowiedniego zachowania się nad wodą. Generalnie
te podstawowe zasady nasze dzieciaczki znają. Ale są tu również po to, żeby się dowiedzieć. To jest po to, żeby się dowiedzieć, a jak nawet jak zapomniały, tak, to my staramy się przypominać i tak, żeby te podstawowe zasady, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pamiętały, przestrzegały, a jak zapominają, to my przypominamy. Każda jakaś inicjatywa związana z propagowaniem nie tylko bezpiecznych zachowań na drodze, ale wszystko, co związane jest ogólnie z bezpieczeństwem dzieci, no jest jakby tutaj bardzo ważnym elementem edukacji naszych pociech. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu przygotował również dla uczestników pikniku rodzinnego quiz wiedzy o ruchu drogowym, w którym do wygrania były atrakcyjne upominki. Czy można jechać rowerem, trzymając nogi w górze, nie na pedałach? Nie, nie można. Na pewno. Można jechać. Na pewno nie można. Bardzo dobrze, nie można, oczywiście. Kolejne pytanie. Proszę wymienić, jakie światła odblaskowe i gdzie umieszczone musi być obowiązkowo, podkreślam to słowo obowiązkowo, wyposażony rower poruszający się po drogach publicznych. Z tyłu, odblaskowo. Jeszcze raz. Jakie światła odblaskowe musi być obowiązkowo wyposażony rower poruszający się po drodze publicznej? Na pedałach, z tyłu. Bardzo źle. Tylko światło odblaskowe białe lub żółte z przodu i czerwone z tyłu. Na pedałach to jest wyposażenie dodatkowe, nieobowiązkowe. Oczywiście dla wszystkich mamy magiczne długopisy. Proszę rozdać, a to są magiczne dlatego, że ten długopis jeden błąd na dyktandzie sam poprawia. Nie wiem który, ale jeden błąd poprawia sam. Także trzymajcie te długopisy, szanujcie, bo one naprawdę wam się przydadzą. No a niestety, ale nagrody są tylko trzy. Ponieważ panowie tutaj różnie się wykazali wiedzą, który był lepszy z nich? Drugi, tak jest. Drugi był lepszy. W związku z tym kolega dostanie piękną zabawę, znaki drogowe, mózg elektronowy, żeby się jeszcze douczył. Tak, będziecie razem rozwiązywać. A dziewczyny niech zadbają o swoją kondycję, żebyście były piękne i zgrabne, tak jak teraz. Gramy w kometkę, tak? To wszystko. Dziękujemy bardzo im za udział. Brawa dla uczestników i do zobaczenia na kolejnych zajęciach, już teraz nie zabawie, na zajęciach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które prowadzimy dla klas czwartych w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego. Dziękujemy bardzo. Można się dowiedzieć czegoś fajnego, na przykład jak się jeździ na motorze, bo ja jeszcze nigdy nie jechałam. I uważam, że w takich właśnie tutaj warunkach, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności poruszania się na rowerze, czy swoją wiedzę. Myślę, że dzieci dużo więcej się uczą niż na jakichś lekcjach, powiedzmy w klasie, tak? Jak jest ulica, trzeba iść po chodniku po prawej stronie. Jak jest jakaś taka droga, taka na wsi, to trzeba iść po lewej, żeby auto widziało. I jak jest torowisko tramwajowe, trzeba iść po lewej. Czy znasz ruchu drogowego? A jaka jest najważniejsza zasada? Żeby oglądać się, żeby nie... Nie, zasada prawej... Zasada prawej ręki. Albo prawej strony, tak? Że pojazd, który jest z prawej strony, zawsze ma... Pierwszeństwo. No dobrze. Co trzeba zrobić przed przejściem dla pieszych? Stanąć i się rozejrzeć lewo, prawo i lewo. Lewo, tak? I w prawo jeszcze? Nie, i w lewo. Tylko, tak? Na jaki świetle możesz przechodzić? Na jaki świetle możesz przechodzić? Zielone. Tylko i wyłącznie? Tak, tak. Prawo. Lewą rączkę zbierasz. Jedziemy z
Otwieramy się nóżką wolniej. No, widzisz, jak to jest trudne. Apel do rodziców, żeby jednak ten aktywny wypoczynek, a rower jest naprawdę okazją do aktywnego wypoczynku, do poznania przepisów ruchu drogowego, do poznania swojego miasta i swojego regionu, historii, zabytków. Bardzo szybko się tym przemieszcza, bardzo wygodnie, nie ma problemu z parkowaniem, nie ma problemu z tankowaniem, więc zachęcam na rowery.